Dobry wieczór Państwu. Streamuję, chociaż jeszcze nie widzę tego wszystkiego, co tu się dzieje. Tak, ale ten, ale dopiero ten. Udało mi się to wszystko pozbierać, bo trochę się spóźniłem. Także dobry wieczór Państwu. Dzisiaj stara sceneria, w sensie ta, która była w czwartek. Trochę nawet światło by się przydało tutaj gdzieś ustawić, ale też nie mam czasu na to, żeby tutaj pewne rzeczy ustawiać. O, widzę już 9 sekund nawet idzie. Dobry wieczór Państwu. Tak, muszę sobie tu wszystko jeszcze powydzielać, poustawiać i tak dalej, ale ten, ale to chwila, moment potrwa i będzie grało. Jak mnie słychać? To znaczy, czy mnie słychać dobrze, zwłaszcza, że takie pytanie mam niedyskretne. Czy jest taki brzydki szum, bo ostatnio był, jak go usłyszałem, jak już później sobie odtwarzałem. Tak, cześć wszystkim. Bardzo mi się podoba ta jakość, którą daje OBS, po prostu mega, chociaż pewnie zaraz będzie krzaczyć, a już widzę, mam znak, że chyba będzie zaraz się krzaczyć. Ja wtedy muszę przerywać transmisję i to będzie chwilowe takie, tam może nie zauważycie. O, właśnie, jest ten moment. Tak, dobry wieczór jeszcze raz. No właśnie, to jest ten moment, kiedy się krzaczy. Widzę, że nie ma szumu, że jest dobrze. Nie, no nie koniec. Tak. Dobry wieczór raz jeszcze. Tak, dobry wieczór raz jeszcze, o, już widzę, że poszło. Więc nie koniec, po prostu musiałem przełączyć internet, bo nie przełączył się automatycznie. Tak, także już poszło. Tak, teraz powinno być dobrze. O, tutaj jeszcze mi się nie wyświetla. Strumień wznowiony, wszystko gra. Tak, powinno być teraz dobrze. Po prostu zamulił się internet, dlatego że ja mam oryginalnie kabelkowy, już tłumaczyłem o tym, witajcie jeszcze raz. Więc tłumaczyłem to, że mam oryginalnie kabelkowy internet i ten kabelkowy internet bardzo łatwo się dławi. Natomiast teraz już idzie wszystko przez komórkę, powinno być wszystko fajnie. O, jest dobrze, powinien być dobry dźwięk. Przy czym ja zauważyłem, że OBS tak jest to samo. Nie widać mnie? Momencik, że aż co tu odpala, jak to widać. No ja tu widzę na ekranie wszystko, tak jak trzeba, ale może coś tutaj mi nie teges jest. Nie wiem. A, Ernest pisze, że u mnie jest dobrze, no to dobra. No więc też zauważyłem, że OBS ma takie momenty, bo to już potestowałem sobie też jeszcze prywatnie tam na różnych tych, że on ma takie momenty, że się zaczyna dławić i wtedy trzeba go zatrzymać. Może być u was, że jest jakaś pauza czy coś i później trzeba znowu go odpalić, tak? Także to tak zauważyłem, że no ma coś takiego, nie wiem, czy to jest kwestia. Tak, to ja jestem w tym śmiesznym okienku, ja oczywiście mogę powiększyć Przemo, ale tak, o. Teraz widać mnie dobrze, ale ten, ale tak stwierdziłem, że tak powinno być. Tutaj tak jest dobrze. A jest Mateusz Szulik. Witajcie wszyscy. Więc ja wtedy muszę właśnie jakby zatrzymać i tak dalej, ale po prostu generalnie jakość OBS-u bardzo mi się podoba. Po prostu to jest to, ta kontrola tutaj, którą on daje, te możliwości jakby otwierania różnych okien i tak dalej. To jest, myślę, że tak powinno być i ja chcę przy tym zostać, tak? Tutaj, tak. Witaj Zedify. Zedify. Nie wiem, jak to mówić, ale witaj. Tak, tutaj ja mam wszystko na zielono, także mam jeszcze podgląd na drugim oknie, gdzie to wszystko działa. Także to ten. To stream działa. Czy działa? No, wydaje mi się, że działa. Takie mam tu wszystkie informacje. Tak się jeszcze zastanawiałem, czy na przykład jakąś muzyczkę nie włączyć wzorem innych też streamerów, ale sam nie wiem, jak tutaj ten. Tak, więc ja ten trochę miałem przygód w zeszłym tygodniu, bo po prostu rozłożyła mi grypa i tak naprawdę dzisiaj też jestem jeszcze taki z powikłaniami grypowymi.
Ale to taki urok tego klimatu, ten klimat tak ma. Tak, temat, który chciałem zrobić też tydzień temu. Mianowicie to chciałem zrobić taki temat. Chciałem zrobić taki temat, jak nie trenować. To jest temat, który ten Kacper Rafalski zaproponował któregoś razu. Gdzieś tam żeśmy sobie pisali i on po prostu zauważył, że na przykład on nie miał problemu z nauką CLL-i. Ja na przykład mam trochę problem z nauką CLL-i, dlatego że się ich nie uczę. Natomiast Kasper mi napisał właśnie, że tam jakiś jego z kolega, nie wymieniajmy jego z imienia i nazwiska. Tak, mówicie, że trochę tnie, no to za chwilę mogę zatrzymać, tak, ale wydaje mi się, ja mam wszystko kompletnie na zielono. Tak, więc jakiś jego kolega z kolei właśnie jakby miał straszny problem z tym, żeby nauczyć się tych CLL-i, dlatego że nie, jakby ich nie podejmował, tak. Aha, Arsen i Zedichi to jest ta sama osoba. Dziękuję za sygnał, że u was nic nie tnie. No ja też mam tutaj taki cały czas wszystko na zielono, także... A, Arsen to moje imię. Aha, to miło. Tak? I że jakby mówił, że warto by było kiedyś opowiedzieć o tym właśnie, jak nie trenować. I ja tak pomyślałem sobie, że Holender to jest trudny temat, nie? Bo ja nie wiem jak ani jak trenować, ani jak nie trenować, nie? Że... no bo to jest kwestia tego, jak, no właśnie, jak działać, tak, jak działać, żeby tutaj działać dobrze i skutecznie, nie? I, bo skuteczny trening to taki, który przynosi progres, nie? Natomiast, ponieważ no jestem zafascynowany w jakiś sposób też tą książką Radka Kotarskiego. Nawet ją miałem gdzieś tu na wierzchu. O, mam tutaj. Tak, jest tutaj za ekranem, tak. Ta, włam się do mózgu, tak. Nawet w zeszłym tygodniu właśnie leżąc tam gdzieś w tym no, w gorączce. O, tak, bo ponieważ leżałem w łóżku, się nudziłem, to sobie przeglądałem internety. I co? I Radek Kotarski, no ta książka jest bardzo ciekawa. Ja do niej jakby nieustannie wracam, bo te metody, które są podane, związane z uczeniem się, one po prostu są bardzo, bardzo bogate. Jest ich bardzo dużo, ale one, ich taką największą cechą jest chyba to, że one są jakby nienaturalne. Nie? Cześć Kamil. Dlaczego są nienaturalne? Dlatego, że jakby odsłuchałem sobie jeszcze po prostu w zeszłym tygodniu, w zeszły weekend, chyba dwu czy trzykrotnie nawet przesłuchałem rozmowę Kotarskiego z takim innym z moich bohaterów, z człowiekiem, którego bardzo lubię. Tak, dam ci książkę oczywiście, ten Maksymilian, sorry, dzisiaj trudno mi się właśnie zbiera myśli i tak, przepraszam, że tak ykam, ale to jest właśnie, u mnie to jest konsekwencja zawsze grypy, nie? Zawsze jak mam grypę, to tak mniej więcej dwa tygodnie dochodzę do takiej sprawności, żeby mówić płynnie, żeby mi się to wszystko dobrze układało, nie? No po prostu tak jest, nie? Ja właśnie słuchałem Kotarskiego z Michałem Szafrańskim i Kotarski właśnie też nawiązywał do tej pracy swojej właśnie Włam się do mózgu. Tak naprawdę rozmawiali o rynku wydawniczym w Polsce. Bardzo ciekawa rozmowa, naprawdę polecam. Blog Jak oszczędzać pieniądze i tam podcast. I ten, i co? I Kotarski właśnie mówi, że tak naprawdę z tej jego książki to najważniejsza rzecz, jaką warto podkreślić, jest to, oprócz tych bogactwa tych metod, które warto stosować, on mówił, że stosuje w życiu na co dzień około 3-4 metod i to też już powiem, że najważniejszą cechą też tego jego podejścia aktualnego jest to, że stara się nie robić jednej metody kilka razy, tak? To znaczy jest tych metod kilkanaście, on wymienia chyba 50, ale wydaje mi się, że ich tam jest troszkę mniej. A tak naprawdę każdy z nas na przykład ma preferencje, tak?
raczej nie Michał, nie wiem tutaj. Tak, każdy z nas ma preferencje na 3-4. Nie? Ja też tam mam takie swoje preferencje i staram się tego trzymać. Nie? On mówi, że jednak najważniejszą dla niego rzeczą jest to, że daną metodą uczy się tylko raz, a później zmienia metodę na nieco inną. Tak? I te metody są no, różne. Na przykład no, moją ulubioną metodą jest taka metoda nauczyciela. No, z racji tego też, że ja jestem nauczycielem i ja wiem, że jak ja kogoś uczę, to sam się przy okazji bardzo dużo uczę. Nie? Nawet jutro mam takie zajęcia, które gdzieś tam będę pierwszy raz robił pewne rzeczy, jestem w stresie, nie? Ale wiem, że jak zrobię te zajęcia, to ja już będę wiedział dokładnie, co się będzie działo i będę też to zagadnienie po prostu rozumiał. O, jest i ten Mikołaj Zubowicz, witaj. Tak, więc to, co Kotarski podkreśla, to właśnie to, że istotną cechą dobrego uczenia się jest płodozmian, tak? To znaczy zmiana metod, ale druga właśnie rzecz, którą cały czas próbuję powiedzieć, jest to, że nienaturalną, te wszystkie metody są poniekąd nienaturalne, dlatego że my mamy z jakiegoś powodu wpojone to, że najlepszą metodą jest kucie, powtarzanie nieustanne i że tylko w ten sposób się uczymy, nie? Jak ja wkuję, powtórzę milion razy, nie wiem, wiersz, książkę, zagadnienie, olela, pelela, tak, to mi wejdzie w palce i tak dalej i będę umiał. Tak? Nie wiem jeszcze też do końca, jak to przełożyć na nasze doświadczenie speedcuberskie, ale tutaj to właśnie to, że ja te CLL przestałem się uczyć, to jest akurat dobre, to będę miał właśnie możliwość poeksperymentowania, kiedy teraz pewne rzeczy już mi się też tam w pracy wyprostują. Liczę, przepraszam, że będę miał więcej troszkę czasu. O, dziękuję ci, Michał, że brzmi legalnie. I Michał, też tam twoje pytanie filozoficzne, chciałbym do niego wrócić. Nie? Że, no właśnie, że spróbuję przetestować, bo tam tych CLL jest 42, ja tam oczywiście już jakby częściowo mam to opanowane, ja bym powiedział, że tak w 20%, nie? Ale właśnie... ja pod wpływem tej książki trochę zacząłem zmieniać pewne rzeczy, jeżeli chodzi o mój trening. I po prostu tak sobie myślę właśnie, że jeżeli chcemy skutecznie trenować, no to... tak, przepraszam, że będę miał troszkę więcej czasu. Nie, no ale tak cieszę się, że wreszcie pewne rzeczy mi się wyprostują. Tak, że... przetestuję na sobie po prostu, jak dojdę do tego momentu właśnie, że te CLL się pouczyć. Witaj Maciek też. O i na przykład jeżeli chodzi o CLL, to natrafiłem na film Maćka, jeżeli chodzi o tam o finger triki CLL, także na przykład to będzie dla mnie cenne źródło, nie? Więc istotny jest płodozmian, nie? Ja sam pamiętam też, jak często siadam do treningu, przypomina mi się zawsze definicja szaleństwa, nie? Jaka jest definicja szaleństwa? Bardzo prosta. Robić w kółko to samo i oczekiwać odmiennych rezultatów. Przepraszam, to mnie zawsze śmieszy, nie? Bo to, co my robimy na przykład często, kiedy wyobrażamy sobie trening, no to siadamy i tam kujemy, nawalamy te solwy, tak? I że to sprawi, że na przykład tam przekroczę barierę 20, 15 sekund i tak dalej, nie? No i to jest tak, że rzeczywiście to sprawi, że przekroczę jakieś tam bariery, ale kluczem jest jednak jakby taki bardziej precyzyjny trening, nie? Tak, to takie moje po prostu jakieś rzeczy, nie? To znaczy na przykład jeżeli ja teraz no, powoli zaczynam zbliżać się do bariery 15 sekund, nie? Żeby jakby wiedzieć, co mi przeszkadza w ustaleniu przejścia tej bariery, to ja muszę dokładnie też wiedzieć, które elementy są u mnie słabsze. Czy widziałem filmik Kirana Dizona o samym Jungu? Nie wiem, o czym mówisz, Maciek, także jak mi tam coś więcej napiszesz, to ja nawet mogę tutaj zalinkować, nawet mogę odpalić na chwilę Facebooka, żeby ktoś mi tutaj link przysłał, ale Facebooka raczej staram się zamykać na czas streamu, bo będzie mi lagował, tak? Także
Także tak, nie? I teraz właśnie jak nie trenować? Ja nawet bardzo chętnie właśnie posłuchał od was, nie? Jak nie trenować, bo to mnie bardzo interesuje, nie? Nie to jak trenowaliście, tylko co waszym zdaniem było złym sposobem treningu, nie? W waszej praktyce, nie? Bo na przykład dla mnie takim elementem, który uważam, że za wcześnie włączyłem, były chyba na przykład komutatory, jeżeli chodzi o blinda, nie? I że ja tym komutatorom też nie poświęciłem dużo czasu i że uczyłem się od razu na początku takich wadziebnych. Tak. Dobrze. Złym sposobem trenowania jest też nietrenowanie. To prawda, nie? Tutaj dobrą praktyką jest pewna regularność, ale tutaj to, co taka psychologia uczenia mówi, też podawana przez Radka Kotarskiego, jest taka, że regularność to ma takie różne twarze, nie? Regularny trening to na przykład jest trening. Regularna nauka to jest na przykład nauka rozłożona w czasie, na przykład pierwsza powtórka po jednym dniu, po tygodniu i tak dalej. Nawet gdzieś tam jakaś aplikacja mi się włączyła, która oferowała taki to, że będzie mi dawać takie interwały powtórek, tak? Bo pewną cechą związaną z pamięcią naszą jest to, że ona wymaga pewnych odświeżeń, ale te odświeżenia nie muszą być częste, natomiast muszą być jakby w dobrych momentach, tak, żeby pewne ślady pamięciowe, powiedzmy, utrwalić, nie? Jest aplikacja nawet do tego, która nam to mówi. Jest nas 36 osób teraz, tak licznik mówi. No i muszę powiedzieć, że nowy OBS daje radę, bo dzisiaj też aktualizację wrzuciłem, bo na razie nic nie tnie, po prostu jestem w szoku. Tak, także mamy odpalonego Facebooka, także jak mi tutaj ktoś prześle, Maciek może przesłać mi na Facebooka, to ten film, to ja mogę go też zalinkować, o jaki chodzi, a później sobie obejrzę. Nie? Co jest dobrym sposobem też treningu? Ja na przykład zauważyłem to, że jestem na takim etapie też, że tych algów znam jednak trochę i na przykład staram się powtarzać alg po pierwszym spróbowaniu, nie? Nawet mam takiego ZBLL-a, którego po prostu dzięki temu pamiętam, nie? Że ZBLL-a szukałem tam do FM-a, ponieważ często mi wyskakiwała pewna sytuacja, stwierdziłem, zobaczę, jaki jest na to ZBLL. No i został, nie? Także to ten. Mam już jedną uwagę właśnie. Nie trenować 10 konkurencji w ciągu jednego dnia. Tak, to jest rzeczywiście, nie? O, jest i Szymon. Reifel pisze na przykład, największym błędem była próba zwiększenia TPS-a zamiast ćwiczenia Luke Heada, nie? O, na przykład mamy taką radę. Tak. Pierwsza powtórka na dzień przed egzaminem, druga na godzinę. No to wiadomo, no nie, no to jakby nie ma prawa. Znaczy to się uda, nie? Tylko to jest nauka, która idzie w las. Tak. No właśnie. Tak, o, na przykład progres Michała Białochleba tutaj. A, to jest też nas ten. Dobrze, tutaj będą już dalsze pytania. Widzę, jak sobie podczytuję ten czat. Więc na przykład właśnie to. I to też gdzieś to, żeby trenować właśnie jedną konkurencję dziennie, czy jedną rzecz dziennie, albo na przykład nawet jak to jest kilka dni, kilka rzeczy jednego dnia, tak, to na przykład to później jest przerwa, nie? To jest też ta rzecz, którą ja się przekonałem, że jest ważna, nie? Że jak jest przerwa, to jest fajniejszy progres niż bez przerwy. Ja się nawet łapię na tym, że jak po prostu dochodzę do pewnego momentu, to stwierdzam, tu już muszę wziąć przerwę, nie? Odpowiedź moją, tak, to zaraz zerknę. Pić na wodę tutaj chłopą. A jakie było pytanie? Bo ja tak jednym okiem śledzę, ale drugim okiem mówię i tutaj ten. Nauka kilku algorytmów naraz, czy to jest zły sposób? A, to Maciek Jabłoński pisze. To nie wiem, to właśnie to jest coś, co ja muszę sprawdzić. A co mamy robić? Lubię CFOPA, ale nie lubię Leli Peleli, ale lubię również RU, ale nie mogę znaleźć do niego jakiegoś naprawdę dobrego poradnika i nie lubię blockbuildingu. Jaką metodą układać?
No to CFOPA. CFOPem. Blog building, wszystkie materiały znajdziesz na pic na wodę, jeżeli chodzi o ruch Kiana Mansura. On naprawdę dobrze tłumaczy. Trzeba się przebić przez barierę językową. Blog building metodą Friedrichową jest zupełnie bez sensu. To już lepiej sobie odpuścić po prostu jedno i drugie i szukać czegoś trzeciego. Natomiast no, i tak dojdziesz do momentu, gdzie będziesz musiał na przykład wkuć 42 CMLL i kilka też nieintuicyjnych rzeczy związanych z LCE, no i tak dalej, nie? Także tej algów się nie uniknie, nie? Natomiast to, czy nauczysz się tych algorytmów intuicyjnie, czy nie, no to jest właśnie... No, to jest osobna sprawa, tak? Także to moja taka odpowiedź. Nie? Ja bym, jeżeli lubisz, do blog buildingu jest specjalna aplikacja, gdzieś ona tam będzie, jest linkowana też przez Kiana Mansura na jego kanale. Także to tak bym odpowiedział, nie? Natomiast no, to trzeba samemu wybrać, natomiast jak się wybierze, to trzeba przy tym zostać i trzeba być bardzo upartym, nie? To też... bym jak nie trenować, to bym powiedział, że trenować, znaczy no właśnie, to jest zawiła sprawa. O, jest, będzie filmik. Zaraz przeczytam, Maciek, tutaj co napisałeś. No bo na przykład właśnie Kotarski daje przykład Mohameda Ali, czyli Kleja, który na przykład miał taką metodę treningu, że w zasadzie co 5 minut zmieniał jakby sposób swojego trenowania. I co? I to czyniło go niezwykle skutecznym, nie? Tak, ale to sposób treningu zmieniał, natomiast nie zmieniał jakby dyscypliny, którą tak naprawdę cały czas miał na celu, nie? I ja sobie tak myślę właśnie, że jak już pic na wodę wybierzesz metodę, to zostań z nią, bo trzeba naprawdę się mocno jej poświęcić, żeby ją dobrze zrozumieć. I to też wydaje mi się, że to jest istotne w całym tym procesie nauki, to żeby dobrze rozumieć metodę, którą układamy, nie? Że tutaj z tego rozumienia bierze się po prostu progres, tak? Tak, bo ja na przykład też znowu odwołam się do swojego przykładu. W blindzie pewne rzeczy, pewne algorytmy po prostu znam, dlatego że rozumiem, jak one działają, nie dlatego, że je wkułem na blachę. Nie? Natomiast wkucie na blachę polega na tym, że ja ich często używam i one w pewnym momencie jakby stają się automatyczne. Tak. Tak, algi jak algi, no ale można jak też tak podejść. Tak, a tutaj muszę kontrolować, tutaj na zielono. Jest na zielono. Dobrze, przeczytałem tylko, co Maciek mi napisał. A. Aha, dobra, dzięki Maciek, to ja już przeczytałem, to sobie popatrzę rzeczywiście, bo to znowu jest jakby taka kwestia fake solve'ów, tak? Która jest dla mnie bardzo interesująca, to jest zawsze jakby, no to zawsze, no zawsze jest na czasie, nie? Natomiast tak. Dobra, to sobie zaraz obejrzę i tak sobie pomyślę. Znowu, ja też nawet, a propos fake solve'ów, to też cały czas myślę o tym FM-ie 19 tego Białorusina. No ale dobrze. Dobrze, teraz tak, jeżeli chodzi o F2L-a, to takie pytanie intuicyjne czy algorytmowy. Ja mam taki film, gdzie bardzo krytycznie wypowiadam się o F2L-u intuicyjnym, ale moje podejście od tego czasu, czyli sprzed roku, zostało mocno zweryfikowane. Tak, tego filmu nie będę wrzucał, bo to jest jakaś tam sprawa na Cubixach, także to kto jest na Cubixach, to tam znajdzie. Chyba że Maciek uważa, żeby to wrzucić i tam poruszyć, ale nie wiem, czy to ma taki sens, nie? Natomiast jeżeli chodzi o F2L, to tutaj nawet zaraz był GLS i tam chyba Przemo Rogalski, nawet ty mnie korygowałeś, nie? Że tam ten intuicyjny F2L to nie jest taki zły.
I rzeczywiście, ja myślę, że dobrym sposobem uczenia się, to a propos właśnie jak się nie uczyć, jak się uczyć, nie? Ja się na przykład uczyłem algowo, próbowałem wkuwać te algorytmy, ale później jednak wróciłem do intuicyjnego i później te intuicyjne po prostu korygowałem, nie? I moim zdaniem intuicyjne F2L jest dobry w momencie, kiedy się uczymy, kiedy opanowywujemy Friedricha, bo on nam po prostu pewne rzeczy przyspiesza, jeżeli chodzi o zapamiętywanie. Natomiast dobrze jest później jednak również w bazach algorytmów pewne rzeczy sobie popatrzeć, posprawdzać i szukać innych rozwiązań. I właśnie muszę powiedzieć też tak, że chorując i nie mogąc spać po prostu po nocach, przeglądałem sobie kanał Feliksa Zemdeksa i aż do takich absolutnych jego początków, tak, pierwsze filmy dosłownie, nie? I byłem w szoku, że on już, właśnie, nie udało mi się jeszcze doczytać, kiedy zaczął układać, nie? Ale mniej więcej to był 2010 rok, 2009-10 rok, tyle lat temu. I on pokazywał pewne triki, które sam wymyślił, nie? Go też szkalował algorytmowe, w tole mi to wystarczy, tak pisze Przemo. No. I właśnie Felix na przykład pokazywał triki, które sam rozwalił, tak? Do których sam doszedł. I co? No, ponieważ sam dochodzisz do pewnych trików, to po pierwsze dobrze je znasz, a po drugie stosujesz je w ułożeniach i dobrze je pamiętasz, nie? I to jest to, co można nazwać intuicyjnym F2L-em, nie? Natomiast oczywiście, jeżeli jesteśmy przy tej kwestii, on ma też intuicyjny F2L ma też swoją ciemną stronę. Zaraz odpowiem też na twoje pytanie, czy uwagę, Maciek Kawiński. Tak, ma swoją ciemną stronę. Ciemna strona jest taka, że po prostu możemy bardzo nieefektywnie robić sloty i możemy to robić przez bardzo długi czas, nie? Więc tutaj na przykład to, co Jamper podawał jako taką metodę trenowania, jest to, żeby liczyć sobie ilość ruchów na slota. Jeżeli tam było chyba 8 czy 9, tak? Bo tam górna granica najgorszych przypadków to jest 9 ruchów. Jeżeli przekraczamy tą liczbę, to znaczy, że bardzo źle robimy sloty. Tak? Natomiast jeżeli mieścimy się w tym, to znaczy, że nasz intuicyjny F2L jest ok. Ja tutaj jakiś czas temu miałem takie ułożenie FM-a jednego z zawodników, który podesłał mi i żebym je tak generalnie skorygował, nie? Bo tam początek, i to było tak, początek był taki, że pierwszy slot F2L-a chyba szedł 13 czy 14 ruchów, nie? Po prostu załamka, nie? Całe ułożenie, które tam miało 40 czy 50 ruchów, nie? Natomiast no co, i to jest właśnie ta rzecz, nie? To jest dosyć szybki zawodnik, nie? Natomiast no, tą rzecz musi na przykład skorygować, nie? Więc ja, jeżeli chodzi o F2L-a, jeżeli chodzi o naukę F2L-a, ja uważam, że jednak trzeba jechać intuicyjnym tak długo jak się da, chyba że to nam przeszkadza, nie? To wtedy jest baza algorytmów F2L-a i też je bierzemy, przy czym też warto pamiętać o jednym, na co też JPerm zwrócił uwagę, że F2L to wcale nie tam 41 przypadków, nie? Tylko jest ich znacznie więcej, bo 41 przypadków dotyczy miejsc, sytuacji, kiedy mamy do dyspozycji ostatni slot, nie? Natomiast często jest tak, że my to sobie przygotowujemy w innym slocie i później wrzucamy w inny slot. No i to jest, tam wychodziło mu 130 kilka przypadków, nie? No ale to oczywiście idzie z czasem, nie? Także kiedy się uczymy, tak. Natomiast też jeszcze jedną rzecz muszę poruszyć właśnie, że to, co mi się podobało, i o NBA też wspomnę. Na przykład u Kijana, Kijan w którymś tam momencie na Facebooku napisał tak, że tak jak schodziłem z czasami, to odkryłem na przykład, że moje pierwsze dwa bloki są, tak, saks, nie, no to poprawiłem je, ale to później odkryłem, że CMLL mam słabe, no to je poprawiłem, bo to później odkryłem, że LSM mam słabe, no to poprawiłem i później odkryłem, że pierwszy blok mam słaby, to znowu go poprawiłem. I to jest właśnie to, nie, że trzeba dokładnie wiedzieć, co jest nie tak. No dobrze, odbijmy od tematu, ja zaraz wrócę jeszcze do jednej rzeczy. Maciek pisze, ostatnio zainteresowałem się RU, układam CF OPM, ale chcę się nauczyć RU tak po prostu, żebym miał ułożyć tą metodą.
Nie mam zamiaru wkuwać żadnych cmrli czy algów. Jaki tutorial polecicie? A, no to właśnie, to Kian Mansur. I na przykład Ru dobrze jest znać, bo mi się zdarzało na przykład w FM-ie na przykład używać takiego podejścia, jak w Ru używam, w momencie, kiedy nic nie widzę, kiedy nie mogę zacząć, nie? To do tego, żeby zacząć, żeby jakiś tam pierwszy blok w jakikolwiek sposób zbudować, no to wykorzystywałem na przykład tą wiedzę, nie? Kian ma bardzo dużo materiałów na kanale, nie tylko przykładowe ułożenia, ale naprawdę on jakby ma też taki moment, kiedy opisuje całą metodę i kiedy ma taką serię, jak być tam sub 20, sub 15, to jest, nawet ma fajny tytuł, dlaczego nie jesteś sub 20, dlaczego nie jesteś sub 15 i tak dalej, nie? To jest ten. 9 ruchów, najdłuższy przypadek, jak on robi flipniętą krawędź, pyta się strzelam, ale on tam mówi, że 8-9 to jest chyba górna granica. Tak. No nie wiem, jakoś tam robi ten przypadek z tą flipniętą krawędzią. Ten Igor Kowalczyk mi tam pokazywał, no to w 7 ruchów to chyba można nawet zrobić, tak? Także tak. Dobra. A Przemu pisze, jak ja nic nie widzę w FM-ie, to ZZ. No to ja też właśnie ZZ-a na przykład nauczyłem się też tylko pod kątem FM-a i był moment, że sobie kilka FM-ów robiłem tylko ZZ-em, nie? Po to, żeby zrozumieć, jak to się robi. I na przykład to, co u mnie na przykład w FM-ie wiem, że kuleje, to jest to, że moje ujęcie ZZ-owe jest jeszcze słabe, że musiałbym zrobić znacznie więcej solwów niż tych kilkanaście czy kilkanaście gdzieś tam takich ZZ-owych, czyli zacząć od orientacji krawędzi, line'a i tak dalej, nie? Tak, Karol, bardzo chętnie też twoje zdanie usłyszę tutaj odnośnie tematu live'a, tak? Bo to zdania każdego zawodnika bardzo mnie interesują. Tak, to się dokładnie nazywa tak, jak blog Cuber pisze. Why you are not sub X with Ru? Tak. No. Tutaj jedna rzecz właśnie też, która mi się skojarzy z NBA, tutaj też często o tym chyba wspominam, ale na pewno wspominałem o tym, nie? Że w NBA, jak oglądam na przykład, nawet oglądałem, ale znowu zacząłem oglądać NBA Action, nie? Czy inne programy, czy wywiady z zawodnikami, no to oni bardzo często mówią o tym, na przykład, co robią źle, nie? I to nie, jakby nie mówią na zasadzie samo oskarżenia siebie, takiego. Karol pisze trzeci raz nawet. Przepraszam ciebie w takim razie, zaraz już przeczytam to. Tak, tylko no po prostu tak, pewnego faktu, tak, z którym ten zawodnik musi się mierzyć, albo po prostu ma taką cechę. Karol Zakrzewski pisze, nie starać się robić jak największej ilości ułożeń, a raczej dbać o jakość ułożeń, bardziej się skupiać, wypatrywać więcej prędkości, nie porównać się do innych, nie kładać tylko na czas. Dokładnie. Też muszę to podkreślić, tak? To ja też się zgadzam, nie? Ja w weekend miałem dużą sesję układania na czas, ale uważam na przykład, że moim dużym błędem jest to, że ja zawsze próbuję układać na czas i w ten sposób prawie nic się przez długi czas nie uczyłem, nie? W momencie, kiedy nie układam na czas, na przykład robię sobie dużo blindów nieczasowych, tylko po to, żeby pewne algorytmy sobie zapamiętać. I na przykład robiąc tych tam kilkanaście ułożeń, ja się dużo więcej uczę, niż robiąc na przykład 150 ułożeń blindem, nie? Gdzie po prostu w pewnym momencie człowiek przestaje myśleć, nie? Także to jest bardzo cenna uwaga. Laser Monkey, czyli Filip Lewicki, nawet miał taki film, gdzie pisał, no mówił, tak, patrzę, czy mi internet wytrzyma, że na przykład on poleca taką metodę, że bierzemy jednego skrambla, robimy go, jak poszedł nie tak, to analizujemy, który moment był u nas słabszy i poprawiamy go, tak, i tego skrambla robimy tak długo, aż wejdzie nam super czas, nie? To znaczy, że w pewien sposób nawet już zapamiętamy sposób ułożenia, tak? Ale to chodzi o to, żeby ten nasz mózg uczyć czegoś nowego, nie? Żeby to nie było cały czas klepanie cały czas tego samego, no bo definicja szaleństwa jest taka, że robi cały czas to samo, oczekując odmiennych rezultatów, nie? Rezultat będzie inny, jeżeli nasza metoda pracy będzie
trochę inna, tak? Ona może być bardzo podobna. Bo na przykład, skoro ja lubię się cały czas ścigać, no to tak i mierzyć czasy, to ja mogę zrobić 50 solwów, tak? Na tym samym skramblu jednak, nie? I w ten sposób robić sobie średnią, nie wiem, z 12, z 25, 30 i tak dalej, nie? Także bardzo ciekawa metoda trenowania, nie? I tutaj tak, wypatrywać więcej perspektyw, nie porównywać się do innych. Bardzo ważną cechą jest to, żeby się nie porównywać do innych, zwłaszcza nie porównywać swojego progresu do progresu innych osób. Nie? To jest też coś, z czym każdy z nas musi jakoś żyć, tak? To znaczy tak żyć, no bo to jest tak, że komuś idzie, a mi nie idzie, a nawet jest gorzej. Mogę pomyśleć tak, że ze mną jest coś nie tak. Także nie wiem, fatalnym zawodnikiem jestem, tak? Nie poszło mi na zawodach, beznadziejnie, nie? Tymczasem no po prostu jedyną rzeczą, z którą się porównujemy, jesteśmy my sami. Nie poszło i trudno, nie? Tutaj sukces jest okupiony bardzo dużą ilością porażek, ale tylko na porażce się człowiek uczy. Sorry, zaczynam gadać motywacyjnie. Tak, o jest i Kasper Rafalski, to jest twórca właśnie tego tematu, czy inspirator tego tematu. Tak. Czy moim zdaniem, to pytanie do mnie, czy moim zdaniem GAN SM jest najlepszy? Nie mam GANa SR, GANa RSM. Niestety nie mam żadnego GANa sensownego. Ostatni mój GAN to 357, ale nie ma czegoś takiego jak najlepsza kostka na świecie. Najlepsza kostka jest taka, na której my układamy i jest nam z nią dobrze. Tak, jeżeli tak mogę powiedzieć, tak, jak z kobietą. Tak, najlepsza kobieta na świecie to ta, z którą jesteśmy i z którą jest nam dobrze. To trochę tak jest, nie? To jest najlepsza kostka. Taka, tak, ja, i dla mnie teraz najlepszą kostką jest Falk Power wersji M z oryginalnymi jednak sprężynkami, bo zmieniłem na te, zmieniałem też na te drugie. Te drugie są, mają tyle samo zwojów, i wydaje się, że ta sama twardość drutu jest, natomiast są jakby bardziej rozciągnięte i mi się gorzej układało, nie? Ale to jest moje osobiste, tak? Każda kostka ma pewne obiektywne uwarunkowania, ale dużo ważniejsze są nasze subiektywne uwarunkowania, jak ja się czuję z tą kostką, nie? Jeżeli ja się czuję dobrze, jeżeli mi się z nią na niej dobrze układa, no to układam, nie? Ja w weekend zrobiłem pierwszy raz sub 16 średnią, tam chyba z 50, ze 100 nawet, 15 chyba 80, 70, tak, no i tyle, tak, ale dobrze mi się układało na tej kostce. Był dobry moment, dobry czas i tyle, no. Także nie ma najlepszej kostki, nie? To jest tak jak, dziękuję, tak, można mnie cytować, najlepszą kostką jest jak z najlepszą kobietą, nie jak z najlepszą kobietą, najlepszą kostką jest jak z kobietą, nie? Najlepszą kobietą jest ta, z którą aktualnie jesteśmy, z którą jest nam dobrze. O tak, no, jest taka naprawdę mądra, ja tak odbiegnę trochę od tematu, ale i tutaj wiem, że większość z was jest raczej dużo młodszych ode mnie i raczej nie w związkach małżeńskich, ale słuchałem ostatnio Szustaka i tutaj uświadomiłem sobie u niego no, kapitalną sprawę, nie? Jak jest przypowieść o perle, nie? No, on mówi, tą perłą to jest twoja żona zawsze, nie? No, rzeczywiście, to człowiek jak znajdzie swoją perłę, to ona jest najpiękniejsza dla człowieka. Tak, niezależnie od tego, jak obiektywnie może być, tak, jakaś ten, ale trafia. Tak samo jest z kostką też. Nie? Obiektywnie można powiedzieć, że ta zacina, ta tutaj, tak dalej, ale jeżeli nam się dobrze na tym układa, to po prostu to jest najlepsza kostka. Tak, także tutaj wracając jeszcze do tego tematu poprzedniego właśnie, takiej tej nauki, nie? No to jak nie trenować? Nie trenować głupio, nie? A trenować mądrze, żeby trenować mądrze, to trzeba wiedzieć, co musimy poprawić. Ułożenie to jest jednak kilka etapów, tak? Mamy na przykład cross, pierwszy F2L, przejście cross, pierwszy F2L, drugi, trzeci, czwarty, czyli look ahead, OLL, PLL. Każdy z tych etapów ma swoje własne
cechy, które możemy poprawiać. U mnie na przykład przejście do OLL-a i później OLL-PLL czasem jest słabe, muszę poprawić część moich OLL-i, TPS w OLL-ach, PLL-ach i tak dalej. Robię crossa F2L w 40 ruchów, czy to jest OK? Znaczy średnio musisz policzyć. Wydaje mi się, że jak na średnią to może być trochę za dużo, tak? Bo średnia ruchów w Friedrichu to jest chyba 55 czy 56, a średnia ruchów na OLL to jest chyba 11, 10, 11 i PLL też tam będzie w tych okolicach, czyli 22 ruchy, to wychodzi 60 ruchów na ułożenie, to ciutkę za dużo, nie? Tak, słucham Langusty, słucham Szóstaka. Co więcej, ja jestem słuchaczem Szóstaka od tam jakiejś 20 czy 30 tysięcznej subskrypcji, tak? Także bardzo dużo się od niego nauczyłem, tak, zrozumiałem i tak dalej. To nie chcę tutaj tego rozwijać, nie, ale polecam. O, jest i Hubert. Ja zamknę już tego Facebooka. Na razie cały czas mamy zielone transmisje w ogóle. No jestem w szoku, jak ten nowy OBS no pięknie tu daje czadu, także to bardzo się cieszę. O, Karol Zakrzewski, bardzo dobry cytat jest. Życiem jest jak z kostką Rubika, na porządku nie wiesz, jaką będziesz miał orientację. No dobre, dobre, tak. Tak, no. A mam jeszcze jakieś tam skojarzenie, ale to rzeczywiście jakieś tam prywatne sprawy zahacza, nie? Także nie będę tego wywlekał. Ja to w ogóle jestem zdziwiony, bo tutaj widziałem Kamil Michalak pisze, że czy na każdym live'ie ktoś musi zadać pytanie, jaka kostka jest najlepsza. Ja jestem zdziwiony, że tylko raz padło to pytanie. Po prostu jestem w szoku i jestem zdziwiony tym, że nie ma więcej pytań takich początkujących, typu układam 4 miesiące, układam w 15 sekund, czy to dobrze, nie? Przy czym te 15 sekund to jest na przykład jedno ułożenie na jakimś tam lakim skramblu, z ręki i tak dalej, nie? Już myślałem, że Szóstak to powiedział. Tak, no więc, no, znaczy to są takie pytania, które, przez które chyba też każdy musi przejść, nie? Że to tak, ja ten, to sobie myślę też tak, że no, każdy speedcuber jakby przechodzi przez pewne rzeczy, nie? Że one są, trochę te pytania są tak jak, nie wiem, grypa to może nie, ale jak ospa, którą tak jakby każdy w pewnym wieku przechodzi, nie? No i jak już przejdzie, no to tam później już mu to schodzi, to z tego z ciśnienia, nie? Ale na początku jest tak, nie? No, na przykład układam w 15 sekund, nie? Jedziesz na zawody i masz 40 sekund, nie? Tak jak ja miałem, nie? Myślałem, że tak układam w okolicach 30 sekund, jadę na pierwsze zawody, a tam średnia 45. Dobrze, że nie byłem ostatni, nie? No, bardzo gorzka lekcja, nie? Ale dlatego warto jeździć na zawody, żeby tak naprawdę przekonać się, jaki mamy poziom. 42 oglądających, jestem w szoku. W ogóle tak a propos, jestem w szoku, jak ten kanał dzisiaj urósł i rośnie w ostatnim czasie, bo wow, 663 subskrypcje, chyba 10 subskrypcji w ciągu jednego dnia. Po prostu jestem w szoku. Tak. Ile ja mam lat? Mam lat jeszcze 43. Jeszcze przez 3 miesiące i 9 dni, 10 dni. Także tak, no. O, jest Przemo, dzięki Przemo właśnie za to pytanie. Układam 5,5 roku w 13 sekund, czy to dobrze? Myślę, że mogło być lepiej. No. Siema, Karol Zakrzewski, YouTube 2017. Z byciem rakiem jest to samo, dobra. No wyglądam na jakieś 30, tak. No, tak mam, nic na to nie poradzę, tak. Tak wyglądam, ja wiem, że tak wyglądam, natomiast no mam 43 lata. Mam 9 lat, no ale mam 9 lat, to nie ile masz lat, tylko ile czasu układasz, tak? Jak masz czasy, szuk 50, dobrze. Każdy czas jest dobry, nie? Jakby tutaj jest tak, że no tempo też jakby sposób rozwijania się każdego z nas jest różny, nie? Ale to jest tak, że to jest tak, progres, zastój, lekka cofka, progres, to najmniej więcej taka jest średnia, nie?
Tak. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś tutaj pytania? Bo ta kwestia tego właśnie, jak nie trenować, nie? To ja bym powiedział, to starałem się powiedzieć od siebie, te parę myśli tutaj innych osób przeczytałem. Być może coś pominąłem. Mam czas o 20-28 sekund, do jakiej rundy mogę dojść na GLS-ie? Jak dobrze pójdzie, to do drugiej rundy przejdziesz. To jest duża szansa. To 20-28 sekund to prawie na każdym GLS-ie dawało przejście. Nie wiem jak na finałowym, nie? Ale zwłaszcza na pierwszych GLS-ach można dosyć daleko zajść, natomiast później już bywa trudniej. O, jest dobre pytanie użytkownika POI Ultred 121. Czy ktoś się zgłosił do PN-ów? Wiem, że dwa zespoły pracują nad tym, tak mogę powiedzieć Przemo, i że coś jest nadzieja, że coś z tego będzie. Jeden z zespołów jest ze środkowej Polski, a drugi z północnej Polski. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, ale tak, są jakieś takie ruchy, tak. Tutaj pozostałych kwestii z tego postu o tym, żeby ludzie się zgłaszali na PN, wolałbym nie poruszać publicznie, bo tam wolę ten. Ile kostek na WCM w multi? No właśnie, multi moje trochę siadło, bo ostatni tydzień, ponad dobrze tydzień, jestem w chorobie, więc nie robiłem multi, ale to na razie może być tak, że jak się trochę wezmę, zbiorę i w przyszłym tygodniu zrobię parę sesji dobrych, to tak myślę, że dyszkę mogę wziąć. To jest górny pułap, ale tak to myślę 5-7, nie? Dziękuję ci, Karol. No, każdy czas jest tak naprawdę spoko, nie? To nie jest, no po prostu no, trzeba próbować, trzeba jakby, no niestety, minus współczesnych czasów jest taki, ci, którzy teraz zaczynają, mają trochę gorzej, nie? No bo kiedyś to tam, no właśnie na takich zawodach te słabsze czasy dawały dobre rezultaty, nie? No na przykład z 2:15 w blindzie można było zdobyć medal, nie? A teraz to jest raczej niemożliwe, nie? Tak. Dobrze, dobrym tropem idziesz Przemo, to znaczy tak, ekipa CFL-a tam się no, robi jakieś działania i ekipa z Gdańska, natomiast no, wszystko jest otwarte, deadline jest bodajże 31 marca, ile będzie zgłoszeń, wtedy będziemy decydować i oczywiście to, jak będzie tylko jedno zgłoszenie, to oczywiście też już wtedy decydujemy. Także tak to będzie. Mam poważne pytanie, czy opłaca się rysować na 2-2 i tylko nagle się, czy może lepiej pospać sobie dłużej? No, to jest dobre pytanie. Ja nie pamiętam jeszcze harmonogramu na GLS-a tego, no ale ja i tak tam muszę wyjechać, tam piąta i tak dalej, nie wiem. Pizz na wodę pisze. Jak to jest, że Ruma 45 ruchów, CFL 55, ruksiarze średnio mają lepsze czasy niż i progres w RU jest lepszy. No właśnie, to tak nie jest do końca. Nie? Ja też tak myślałem, że Ruma mniej więcej te 45 ruchów, bo mi tak z takich szacunkowych wyliczeń wychodziło. Natomiast po nagraniu odcinka o RU użytkownik Saibo trochę mnie skrytykował i trafnie. I ja tam się skontaktowałem z Kijanem i się go zapytałem, ile tam jego ułożenia mają średnio. Nie? On tak mówi, tak wydaje mi się, ale kiedyś to liczyłem, to około 55 ruchów. Nie? I wcale też nie jest tak, że ruksiarze mają jakiś lepszy progres, czy co opiarze. Nie? To jest progres, wydaje mi się, raczej tutaj podobny i to jest rzecz indywidualna z progresem. Nie? Także tak, natomiast ja też wypowiadałem się krytycznie o metodzie RU, że szansa na OLL, PLL, skipy są po prostu w RU znacznie mniejsze i to tak. Jakie mam czasy sub? Zaraz tutaj jeszcze. Mam pytanie do ekipy CFL, dlaczego nie ma trzech rund 2 na 2? Jakby kto powiedział Kamil Przybylski, bo planuje atak na WR-a. Ale to mówisz, Maciek, o tym CFL-u, tym najbliższym za 2 tygodnie chyba, tak? No to po prostu chyba tak wyszło z kalendarza. Z harmonogramu. Tutaj Krzysiek
O ile Krzysiek Bober bardzo jakby dokładnie i w sposób przemyślany robi harmonogram, po prostu pewnie dlatego, żeby tam pewnych konkurencji innych nie kłaść, nie? To tak bym stawiał, że to jest. Jakieś opóźnienia? A to nie, tutaj. A, ze względu na opóźnienia. Także no, można. Oj, Michał Woźniak. Można Krzyśkowi dać znać, może by tam wcisnął trzy rundy tego. Natomiast może w Warszawie są trzy rundy tej dwójki, także to by było fajniejsze, nie? A, no właśnie, już Przemek nawet pisze. Przemek, w ogóle ja naprawdę szanuję za stronę, jaką zrobiłeś dla WCM-u i to ten cały ten proces po prostu fajny to jest, tak? Tak. Coś mi tu jeszcze. A, jaki mam czasy sub? No więc ja jestem taki sub 17 w trójce. Sub 17, w zasadzie sub 16 już jestem. Momentami na sub 15, tak. A i w ogóle w niedzielę przegapiłem sub 10 pierwsze ten. Miałem takiego LL-a na koniec. Idealnie takiego LL-a. Zrobiłem go. Był skip, a ja po prostu nie zauważyłem, że będzie mi szło na skipa i jeszcze przez 1,5 sekundy oglądałem kostkę i zatrzymałem timer 11.61. Także pierwszy sub 10 przegapiłem. W trójce blindem chyba jestem sub minutę. Dobra. Poszło. Rekordzik w trójce jest 11.12. Łatwy do zapamiętania. Już powinno być dobrze. Jest zielono, ale zauważyłem w porę. Więc tak miałem no, na sub 10. Klasyczny, prosty OLL. Łatwo zauważyć, że idzie na skipa. Yeah. No, stronę będziesz jeszcze rozwijał. Bardzo mnie to ci, ale naprawdę, no. No przegapiłem po prostu i tyle. Tak, właśnie to tak a propos tobie, ciebie Maciek, tam też to mówiłem. No po prostu trzeba więcej trenować, tak. I tyle. Co tam jeszcze? W FM-ie jestem gdzieś tam w sub 35, bym powiedział, tak. Myślę, że tak to jest taka miara mojego miejsca. Minuta 5 w czwórce. No chyba sub 10 w dwójce, tak bym powiedział. Nie wiem jeszcze, jakie tutaj konkurencje wymieniać, bo ja tam w zasadzie nic więcej tutaj takiego wielkiego nie trenuję. Nie? No sub w czwórce blindem, powiedzmy sub 8 gdzieś tak, ale dawno nie robiłem czwórki blindem, więc musiałbym tutaj troszkę się rozgrzać i właśnie pod kątem CFL-a muszę w końcu zacząć trenować. Myślę, że w ten weekend w końcu będę miał okazję. Tak, no ale w końcu właśnie się uda, nie? To tak, nie. Zrób solwa 3 na 3. Nie robię tam. Ja prawdę mówiąc, też tam to chyba też większość z nas tak ma, nie? Że mnie na przykład oglądanie solwów to nudzi, nie? Mi się no nie chce, nie? I dlatego też jakby nie oglądam i jakby rzadko wrzucam już teraz jakieś solwy. Tutaj jak oczywiście tam na zawodach coś zrobię, no to wrzucę, tak? Bo to jest też ku pamięci tego, jak układałem. Tak, no bo YouTube to też takie archiwum, nie? Ale to tak. Także nie, to tam solby jak solby, tak. Na zawodach można sobie popatrzeć, jak ktoś tam układa. Tak, Big Cube, jak na przykład tam jakiś Felix układa, czy ten, no to bardzo przyjemnie się patrzy, nie? No, ale tak to, no tak to, no, przepraszam, no. Lajkuję. Jak ktoś fajnego solwa też rzuca, to oczywiście oglądam. To muszę też powiedzieć. Ja na przykład Karola Zakrzowskiego solwy lubię oglądać, bo w ogóle bardzo fajne są te finger triki i z rekonstrukcji można się dużo nauczyć. O, i tutaj warto oglądać dobrych zawodników i dobrze warto oglądać te walkthrough solves. O, na przykład, jeżeli się czegoś chcemy nauczyć, nie? Felixa dużo przejrzałem, Drubratsa. Naprawdę można się czegoś nauczyć. Trzeba też później samemu popróbować tę sytuację, nie? Ale naprawdę warto, nie? Natomiast nie warto złych walkthrough solwów przeglądać, to znaczy takich byle jakich, w sensie od takich, no powiedzmy, przeciętnych zawodników, nie?
Przy czym to tutaj rzecz taka dosyć względna, kto jest przeciętny, kto jest nieprzeciętny, nie? No na przykład, co tam, J.R. Huber, na przykład moim zdaniem, nie, przynajmniej jedno oglądałem i dla mnie to była masakra, nie? Bo on robił wszystkie rzeczy, których nie powinno się robić, takich rzeczy, nie? Ale to tak. A, jak oglądać WR w Big Cube'ach, tak, zobacz, start przewin do fazy 3-3, zobacz reakcję. No tak, to też tak jest, nie? Czy lubię JoJo? Ja lubię JoJo. Lubię JoJo, JoJo dużo mówi i bardzo mi się podobało to, że jak na jednym live streamie po prostu powiedział, że on mówi dużo, dlatego że on lubi dużo mówić i dlatego zostawia też tam te swoje no, unboxy, recenzje i tak dalej, gdzie bardzo dużo mówi, no po prostu, bo taka jest jego cecha, nie? I szanuję go za to, że tak ma. I że jakby nie robi z tego żadnej tajemnicy, nie? Także tak, nie? Także tak. Na Big Cube'owych WR-ach zawsze przewijam, tak? No, tak. Tak, Tymona to akurat tych filmów nie widziałem, ale dlatego, że ja tam Pyraminxa nie oglądam. No właśnie, znaczy no tam JoJo niestety ma kontuzję i tutaj trochę mi właśnie brak tego spojrzenia, co nowego jest w sprzęcie, zwłaszcza w Polsce, nie? I to jest takie dosyć istotne dla mnie. Tak, a tutaj no kolega Saiwo to bardzo dawno przestał już kręcić jakieś poradniki. Ja na przykład bardzo dużo rzeczy się, jeżeli chodzi o trójkę, nauczyłem z tego, od Saiwa. Przynajmniej na początku, nie? To mi bardzo pomogło. O, jest i Michał Żewuski. Cześć, Michał. Miło was tutaj widzieć. Tak, słuchajcie, licznik mi mówi 57.14 trwa live stream. Oczywiście z zawiechami i tak dalej, ale o których się nie uniknęło. Ale jest ok. Także ja będę powoli zbliżał się ku końcowi. Tak. Co tutaj? Coś chciałem jeszcze sprawdzić. Tutaj mi mówi, że 47 minut nadaje. No, sam już nie wiem, jak ten licznik tutaj kłamie. Także czy są jakieś pytania jeszcze z sali? Czy mogę ten. O, właśnie, mi też brakuje, że FMC Europe w Warszawie. Nie wiem, czy jeszcze się można zgłaszać, Przemo, bo jak można się zgłaszać, to może byś tam ten podjął jakieś działania. Widziałem, że ten Tomek Żołnowski wstępnie deklarował, że coś zrobi, ale później już tam nie widziałem, co się dzieje z tym. No, ja nawet rozważałem opcję taką, że jakby było FMC Europe w Warszawie, no to bym do Warszawy jechał, ale wygląda na to, że będę musiał do Gdańska, oczywiście, jeżeli będę mógł, tak, bo tutaj na koniec też wspomnę, że za chwilę zaczyna się seria 4 tygodni z zawodami w Polsce, w trakcie których będzie 5 zawodów chyba, tak, 5 czy 6, zaraz to policzymy. Lublin, Łódź, Warszawa, równolegle będzie Gdańsk i Lublin, Łódź, Warszawa, tak? Gdańsk i Dąbrowa, 12 stron Śląska, to 5. I jeszcze FMC Europe, 6. 6 imprez. 6 imprez w 5 tygodni, w 5, tak? Bo mamy, bo pierwszy tydzień to jest ten za tydzień, tak? Także to jest tak, że formalnie minie 5 tygodni, ale to jest 6 weekendów, nie? O tak. Także będzie się działo, nie? Tutaj, jeżeli ja miałem plan na przykład zrobić 10 zawodów w tym roku, no to można zrobić w ciągu 5 tygodni, no w ciągu 4 tygodni, 5 zawodów tak naprawdę przeskoczyć, nie? Także tak. Planuję, przepraszam, być na WCM pełne 2 dni, natomiast bardzo bym chciał, żeby to wypaliło. Wszystko wskazuje na to, że wypali, tak? O tak mogę powiedzieć.
Kiedy na zawodach deklaruje się liczbę kostek do multi? Wtedy, kiedy wołają, żeby przynieść kostki do multi. Tak? Ile układam kostkę, w sensie ile czasowo? Od 2013, od czerwca 2013. Chociaż de facto to tam znacznie wcześniej, bo nauczyłem się układać w 99 roku, 1999 roku. O tak. A, jeszcze będą dwa nawet LLS-y, tak, bo 10, później 17 jest chyba przerwa. Tak, 20, a nie, 17, tak. Tak, masz rację, Przemo, tutaj warto też to pociągnąć dalej, nie? Także dużo jest. Tak, o, nawet gdzieś tu mam, tak, ekran lapa jest. O, mamy. Tak, rzeczywiście, 10. I jest 17. No to właśnie, czyli praktycznie mamy do ten tydzień przedświąteczny, do wielkiej, do niedzieli palmowej. Niedzielę palmową, pierwszy weekend, kiedy nie ma zawodów, nie? Także jest dużo, dużo może się dziać, nie? Rzeczywiście. Tak, także tutaj jak widać, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? I tutaj 7. Ta Lubelska Liga Speedcubingu to też ma być oficjalne, 7. Tak, 7 zawodów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, w 6 tygodni. Także będzie się działo. Nie wiem, znaczy kto wszędzie jeszcze to chyba się nie da, nie? Bo tam dwa razy równolegle mamy Gdańsk i ten, chociaż też się da to pogodzić, nie? Ale tak. O, jest i Wojtek Szatanowski. FMC nie będzie w Warszawie właśnie. FMC ma być w Krakowie, w Dąbrowie Górniczej i w Gdańsku. To polecam stronę FMC po prostu. FMC Europe trzeba wpisać i tam na tym wyskoczy, tak? FMC... O, mam już, ja nawet. Tak, także włączę, uwaga. Pyk. Tak, muszę monitorować tutaj transmisję, ale wszystko gra. I tutaj mamy locations. No i jak widać Polska. O, już mi przeskoczyło. O, tu mamy. Kraków, Dąbrowa i Gdańsk. O, tu jest. W Gdańsku niejaki Wojtek Szatanowski jest delegatem. Tak, i będzie chyba w Marinie. Także dla mnie najbliżej chyba też będzie Gdańsk. Tak. Tutaj powiększyć możemy. O, będzie lepiej widać. Tak, o, to takie tutaj mamy. O, tak to wygląda. Szanowni Państwo. No dobrze, jak szybciej robić centry w 5 na 5, dobra. Gdzie polecam się uczyć algorytmowego? Nie wiem, jak to zrobić, tak? F2L Expert po prostu, dla mnie bardzo fajna baza algorytmów. Z kartki może być, tak? Lepiej zrobić z wydruków. Ja robiłem taki błąd tak na początku, że miałem algorytmy, ale jakby nawet obrazki niekolorowe. I dopiero w momencie, kiedy dodałem sobie obrazki, to się zacząłem lepiej uczyć tych. Aha, Adam też jest pisany. Dobra. No dobrze, szanowni państwo. O. O. Dobra, jest zielono, dobrze. To znak, że trzeba kończyć właśnie. Właśnie chciałem powiedzieć, szanowni państwo, to znak, że będę kończyć. Jest 21:37, o proszę. Tak, Skatelux wyczulony bardzo na tą godzinę jest, ale to jest ciekawe swoją drogą. Tak, przypadek. No właśnie, i zlagowało nas. Dobrze, w każdym razie lag poszedł, ale to jest znak na to, że pora będzie kończyć. I ja też, i ja tak zamierzam właśnie, żeby kończyć. Bardzo dziękuję za udział w streamie wszystkim, którzy byli. Bardzo mnie cieszy jakość taka, która tutaj jest. No i cóż mogę powiedzieć? Jak dobrze pójdzie, to być może za tydzień, a być może trzeba by zrobić jakąś dłuższą przerwę, żeby było więcej świeżości ze strony prowadzącego. Kto wie właśnie, kto wie, co będzie. W każdym razie dzięki za udział i do zobaczenia w przyszłości.